Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym daily vlogu. Powiem Wam, że jest godzina 6:40. Wiktoria wstała na jedzenie i poszła dalej spać. A ja stwierdziłam, że już się chyba nie kładę. Powiedzmy, że jestem wyspana i postanowiłam, że nagram dla Was vloga. Także zapraszam Was do oglądania. A jednak nie śpimy, oszukuję Was. Hej! Hej! Nie śpisz? Nie śpisz? Nie śpisz, tak? Powiedz. Zobaczcie, jaką mam piękną tapetę. Wiktoria ostatnio była na sesji zdjęciowej. W sumie jak miała 11 dni. I powiem Wam, że ma przecudne zdjęcia. Ja tam niektóre wstawiałam na Instagram. Ale zdaję sobie sprawę, że nie każdy Instagram ma i nie każdy lubi Instagram, także kilka zdjęć Wam tutaj wstawię i podlinkuję Wam, kto je robił zdjęcia na dole w opisie, jeśli bylibyście zainteresowani. Także za chwilę Wam wkleję kilka zdjęć i może filmik, jak to wszystko wyglądało. Dość śmieszny filmik. Godzina 14:30, ja powiem Wam szczerze, że za wiele nie nagrywałam, bo Daniel spał i jakoś tak nie chciałam go za bardzo budzić. Zjedliśmy przed chwilą obiad, teraz Daniel sobie pije kawę. Ubierzemy małą i pójdziemy na spacer, także zabiorę Was ze sobą. I tak, ja idę robić kawę i wrócę ze spaceru i będziemy powoli się zbierać. Także lecę, nastawię wodę. Mały okruszek sobie śpi. Powiem Wam, że za chwilę ją postaram się obudzić, żeby zmienić jej pieluszkę i ją nakarmić, żeby przed wyjściem się najadła i później nam nie marudziła i jej nie była głodna. Także chwilę poczekam i będę ją budzić powoli. Zobaczcie, jakie już mam długie włosy. Powiem Wam, że już tak dawno nie byłam u fryzjera, że powinnam iść i podciąć sobie końcówki, ale jakoś nie jest mi po drodze. Myślę, że w tym miesiącu już na pewno się wybiorę, bo końce mam naprawdę już mega zniszczone. Także przydałoby się już je obciąć. Naprawdę, są już mega długie. Okej, my już jesteśmy tak naprawdę zebrani, także wychodzimy. Mieliśmy iść na spacer, a powiem Wam szczerze, że wyszło tak, że pojechaliśmy do Rosłomana wywołać kilka zdjęć małej i zawieźć do jej babci i cioci i do mojej mamy właśnie. I trochę nam zeszło. Teraz wróciliśmy, za chwilę będziemy malutką kąpać, z jej pewnie pójdzie już spać, a ja w tym czasie albo zmontuję tego vloga tyle, ile mam, a jak nie wyjdzie mi zbyt dużo materiału i myślę, że on będzie trochę nudny, to najwyżej dogram jeszcze coś jutro, a jak uda mi się to jakoś fajnie zmontować, to
Jutro już będzie na kanale, bo go dzisiaj zakończę, także zobaczymy. Teraz troszeczkę się przytulamy i czekam, aż tatuś przyjdzie z Lilą. Będziemy się myć, także... Także czekamy i się przytulamy. My idziemy się karmić i będziemy szły spać, także życzymy Wam z Wiktorią dobranoc.